się. Dzisiaj zrobić dobry trening, co nie? W Dartanielu? Chwila, w międzyczasie przyszedł mi jakiś SMS od Kraj Polska? Co? Z powodu epidemii wszystkie siłownie zamknięte? Nie mogę również ćwiczyć na siłowniach plenerowych? Zalecane jest niewychodzenie z domu i zachowanie odległości między innymi obywatelami? To co, ja mam trenować teraz w domu? Jak to tak? Bez siłowni? Nie! Nie! Widzisz, Dartanielu, to jest zdjęcie z siłowni, jak przypinałem bica, a tutaj też robiłem martwy ciąg. Oj, no wiem, że teraz siłownie są zamknięte i nie ma co wspominać, że nagram nowe ćwiczenia, jak otworzę siłownię, ale ja nie wiem, kiedy oni je otworzą. Dartanielu, mój przyjacielu, czemu mi się to stało? Czemu nie ma siłowni? Dlaczego? Niestety sytuacja, którą pokazałem przed chwilą w tym humorystycznym filmiku, stała się rzeczywistością i faktycznie mamy dostępu do siłowni, również do siłowni plenerowych. Chyba, że ktoś został takim cwaniakiem i ubezpieczył się na taką sytuację i posiada siłownię w garażu, w piwnicy, czy też ma dużo sprzętu treningowego w domu. Ale większość z nas pewnie jest skazanych na treningi domowe, albo totalnie bez sprzętu, albo z dużymi ograniczeniami sprzętowymi. I tutaj właśnie z pomocą przychodzę Wam ja, Radosław Zarzycki, być jak Herkules, i długo już od miesiąca, jak trwa ta sytuacja, publikuję dla Was różne filmiki treningowe z propozycjami ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe, czy też całe treningi z wykorzystaniem albo i wyłącznie tylko masy ciała, no albo ze sprzętem, z jakąś ograniczoną ilością sprzętu, bo sam tego sprzętu dużo w domu nie posiadam. Mam wyłącznie jakieś 3 kettle, kilka gum, roller, czy też matę. No i staram się mimo wszystko jakoś tutaj w warunkach domowych trenować. Te przesiadywanie w domu również zmotywowało mnie do stworzenia całkiem fajnego projektu treningowego właśnie dla Was, za kilkoma pytaniami odnośnie tego, jak w domu ćwiczyć bez sprzętu. Opracowałem dla Was program treningowy pod tytułem Duże plecy w domu bez sprzętu. Ten program jest to zarazem mój pierwszy autorski e-book. I co ten e-book zawiera? Jest to ponad 65 stron, które przedstawią Wam tematykę trenowania w domu. Tak jak przedstawia tytuł e-booka, bez sprzętu. Nie potrzebujecie drążka, hantli, ketli, gum oporowych. Nie ma tam ćwiczeń z użyciem butelki wody czy papieru toaletowego. Ale zapewniam Was, że te treningi wycisną z Was siódme poty. Cały e-book omawia dokładnie tę kwestię treningu w domu. Przedstawione są takie zagadnienia jak rozgrzewka, ilość serii, ilość powtórzeń, jak monitorować progresję. Wszystko jest tam poruszone. Przedstawione jest blisko 40 ćwiczeń w formie, powiedzmy, takiego komiksu. Chciałem też zadbać o to, żeby całość miała taką fajną otoczkę graficzną, tak żeby to się fajnie czytało. To ćwiczenia przedstawione są w formie takich ilustracji z dokładnym opisem słownym. Ćwiczeń przedstawionych w e-booku jest blisko 40, natomiast w ramach programu treningowego dostajecie dostęp do blisko chyba 130 ćwiczeń w formie wideo. Po prostu dostajecie dostęp do bazy filmów wideo, dzięki której będziecie mogli konstruować w przyszłości swoje własne plany treningowe. Ale oprócz tego program zawiera 3 różne plany treningowe w zależności od stopnia zaawansowania. No i w zależności od tego właśnie, jaki poziom zaawansowania reprezentujesz, program treningowy Duże plecy w domu bez sprzętu pozwoli Ci trenować nawet ponad 3 miesiące. Dodatkowo jeszcze podkreślę, że Duże plecy w domu bez sprzętu to nie jest e-book, który skupia się na treningu tylko pleców, ale omawiany jest tam trening całego ciała,
Po prostu plecy są tam priorytetem, bo plecy trenować w domu najtrudniej, najciężej, jeżeli nie masz żadnego sprzętu. Także po prostu na plecach skupiłem się najbardziej, ale jako trener personalny cenię taki całościowy rozwój sylwetki, zatem cała sylwetka jest tam rozwijana. Ok, wystarczy tyle, jeżeli chodzi o ten e-book. Wszelkie informacje są w opisie. Możesz również znaleźć się na Facebooku, na Instagramie Byciak Herkules i oczywiście możesz też kierować pytania na maila, którego widzisz teraz tutaj na dole ekranu. Przejdźmy jednak do właściwej części dzisiejszego filmu. Mianowicie przychodzę do Was z kolejną propozycją ćwiczeń domowych. Będzie to druga część filmu Training Gentlemana, czyli ćwiczenia, które wykorzystują w sobie element ślizgu. Po prostu, jak to żartem powiedziałem w ostatnim filmie, jednocześnie myjemy podłogę i pompujemy muskuły jak prawdziwy gentleman. Także dzisiaj kontynuacja też tylko i wyłącznie ćwiczenia wykorzystujące ten element ślizgu. Wystarczy Ci tylko i wyłącznie jakiś koc, nie wiem, śliska poduszka czy kawałek szmatki właśnie i można zrobić naprawdę bardzo dobry trening całego ciała w dzisiejszym przypadku. Będzie 9 ćwiczeń, także zanim zabierzemy się za omówienie, przypominam o łapeczce w górę, komentarzu, subskrypcji, jak jeszcze tego nie robisz i zabieramy się za omawianie tych 9 ćwiczeń z wykorzystaniem elementu slajdu. Pierwsze ćwiczenie, jakie Wam przedstawię, z angielskiego zwie się sliding pull-up, czyli takie przyciąganie ciała leżąc na ziemi, na przykład na jakimś kocu. Przyciągamy ciało dłońmi w kierunku klatki piersiowej. Jest to ruch, który trochę odzwierciedla, powiedzmy, podciąganie na drążku czy przyciąganie drążka w kierunku klatki piersiowej. Ćwiczenie, które działa przede wszystkim na mięśnie pleców. Co my tutaj musimy zrobić? Musimy się skupić na tym, żeby ruch zaczynać z takiej pozycji, gdzie mięśnie pleców są mocno rozciągnięte, dłonie wyciągnięte są do przodu i przyciągamy ciało, łącząc łopatki, ściągając je do depresji. Skupiamy się na tym, żeby całość prowadzić mięśniami najszerszymi grzbietu i w pozycji spięcia należy trochę ten ruch przytrzymać i następnie wracamy do pozycji początkowej. Ćwiczenie można wykonywać w taki sposób, że cały czas na przykład ciągniemy się do przodu, jeżeli mamy jakiś długi korytarz, albo możemy, tak jak ja na nagraniu widzicie, przyciągam się, kolejno pycham do pozycji początkowej i następnie ponownie wykonuję ruch przyciągania. Ćwiczenie może wygląda niepozornie, ale zapewniam Was, że serio męczy. Wykonanie 10-15 powtórzeń dla większości osób wystarczy, jeżeli faktycznie skupicie się na mięśniach pleców. Do tego ćwiczenie można wykonywać w wersji jednorącz, co też pokazuję Wam właśnie na nagraniu. I jak ktoś chce, ewentualnie można sobie ćwiczenie utrudnić, zakładając plecak z jakimś obciążeniem, jak książki na przykład, to wtedy już w ogóle będzie petarda. Także polecam spróbować. Serio wygląda niepozornie, a naprawdę bardzo dobrze te plecy można przećwiczyć. Tylko warunkiem jest to, żeby się faktycznie skupić na pracy mięśni pleców, skupić się na tym, żeby te łopatki wypuszczać do przodu, jak rozciągamy mięśnie pleców i żeby faktycznie te mięśnie pleców mocno rozciągnąć, żeby następnie wywołać dobry, mocny, silny skurcz. Następnie przechodzimy do ćwiczenia ruchu push. Są to pompki z wyjazdem do przodu, sliding push-up. I tak, po pierwsze pracujemy tutaj nad mięśniami klatki piersiowej, bo mamy element pompki. Po drugie oczywiście pracują mięśnie core, mięśnie brzucha, mięśnie odpowiedzialne za stabilizację, ponieważ jesteśmy w pozycji podporu, w pozycji deski. A po trzecie, dzięki temu, że robimy ruch wyjazdu do przodu, też ponownie możemy w jakimś stopniu ruszyć mięśnie pleców. Ponieważ jeżeli wysuniesz rękę mocno do przodu, wypuścisz łopatkę do góry, to w tym momencie mięśnie pleców będą miały trudne zadanie, żeby pomóc ręce w powrocie do tej pozycji początkowej. Także skup się na tym, żeby daleko wyciągać rękę i potem wracasz do pozycji początkowej, dzięki czemu mięśnie pleców też będą musiały tutaj dużo pomóc. Swoją drogą jest to bardzo dobre ćwiczenie regresyjne do pompek na jednej ręce, także jak chcesz robić pompki na jednej ręce, pompki z wyjazdem do przodu doskonale sprawdzą się jako uzupełnienie tego ruchu. I jest to jedno z ćwiczeń, które z pewnością będę kontynuował dalej, nawet jak otworzę siłownię, bo serio bardzo dobrze pozwala przećwiczyć mięśnie klatki piersiowej, mięśnie zębate również. No i też można sobie to ćwiczenie obciążyć na przykład plecakiem z książkami i wtedy ćwiczenie wchodzi na jeszcze wyższy poziom. Ćwiczenie numer 3 jest to
Przysiad pistoletowy, pistol skład, jednak z elementem ślizgu drugą stopą po podłożu. Stopa spoczywa na kocu i stanowi takie dodatkowe, taką dodatkową formę podporu, dzięki czemu sam pistol skład staje się bezpieczniejszy i łatwiejszy, aczkolwiek i tak jest to ruch bardzo, bardzo trudny. Jeżeli ktoś do końca nie panował pistolet składu, to może sobie chwycić z przodu na przykład, nie wiem, drzwi czy cokolwiek, dzięki czemu to ćwiczenie jest łatwiejsze, ale dodatkowo taki element podparcia się nogą na kocu też ułatwia to ćwiczenie. Cóż, ćwiczenie działa przede wszystkim na mięśnie czworogłowe i wykonanie spokojnie 5-10 powtórzeń na pewno wystarczy dla większości z Was, żeby te mięśnie czworogłowe dobrze przetrenować. Ponownie wchodzi kwestia, że można ruch obciążyć stosowaniem plecaka z książkami i te trzy ćwiczenia ja wykonywałem jakby w serii łączonej. Zaczynałem od przyciągania ciała leżąc właśnie stricte na mięśnie pleców. Potem były pompki z gwiazdem do przodu, sliding push-up, które pompowały przede wszystkim mięśnie klatki piersiowej, ale też lekko stymulowały, że tak powiem, mięśnie pleców. I na sam koniec ćwiczenie legs, czyli właśnie pistol squat z elementem slajdu do przodu, czyli taki powiedzmy ułatwiony wariant pistol squatu. Kolejne ćwiczenia ponownie były w takiej gigantce z trzech ćwiczeń. Ćwiczenie, które oddaje ruch wiosłowania, czyli takie powiedzmy spięcia łopatek ze ślizgiem łokciami w kierunku tułowia. Ćwiczenie, które oddaje trochę właśnie ruch wiosłowania. Wyobraźcie sobie, że wykonujecie wiosłowanie ciągnąc sztangę do klatki piersiowej i następnie jest ten element łączenia łopatek, gdzie zbliżamy je mocno do retrakcji i depresji. I też to ćwiczenie bardzo dobrze pozwala właśnie zaaktywować mięśnie pleców w takim ruchu właśnie a la wiosłowanie. Wcześniej mieliśmy ruch jak przyciąganie z góry. Teraz natomiast mamy ruch, który odzwierciedla przyciąganie w kierunku horyzontalnym, właśnie jakbyście wykonywali wiosłowanie. Skupcie się tutaj właśnie na ruchu łopatek. Przytrzymajcie chwilę w spięciu, sekundę, dwie i powoli wracajcie do tej pozycji początkowej. Tutaj również może ćwiczenie wydaje się niepozorne, ale 10-15 powtórzeń ponownie dla większości z Was wystarczy. Jeżeli połączymy to na przykład z jakimś innym ćwiczeniem, które też co nieco ruszy plecy, to jak najbardziej jest to dobry bodziec treningowy. I właśnie tutaj kolejne ćwiczenie, które też ruszy troszkę plecy i klatkę, jak wcześniej, to mamy teraz sliding push-up, ale w wersji archer, czyli z takim wyjazdem w bok. Pompka łucznicza z wyjazdem do boku, tak to tłumacząc na polski. Ponownie jest to dobre ćwiczenie na mięśnie klatki piersiowej, na mięśnie stabilizujące, na mięśnie core, ale dodatkowo dzięki temu, że robimy wyjazd do boku, jeżeli mocno wypuścimy tą rękę w bok, mocno wypuścimy łopatkę do boku, to potem mamy trudne zadanie, żeby ta łopatka wróciła na pozycję początkową. Mięśnie pleców muszą tutaj wykonać dużo pracy. Także ponownie staje się to ćwiczenie, które też stymuluje mięśnie pleców do rozwoju. I na sam koniec trzecie ćwiczenie, ponownie skupione na pracy mięśni nóg. Będzie to taki przysiad wykroczny, gdzie na zmianę robimy slajd nogą do tyłu, a potem slajd nogą do przodu. Czyli tak jakby wykrok i zakrok w jednym ćwiczeniu. Ćwiczenie trochę jakby ze świata fitness, ale jak najbardziej można się nim zmęczyć. Przy okazji dobre ćwiczenie na taką mobilność mięśni prostych uda. Jeżeli mocno tą nogę wysuniemy w tył, to jak najbardziej spoko. Ja wykonałem na każdą nogę między 10 a 15 powtórzeń, w zależności od tego, jakie było samo poczucie w danej serii. Jak najbardziej mi to wystarczyło. Oczywiście skupcie się na pełnym zakresie ruchu, na czuciu mięśniowym, jeżeli chodzi o mięśnie czworogłowe, ale również o mięśnie posiadkowe. Oczywiście zwróćcie uwagę na napięte mięśnie brzucha i wszystko będzie cacy. Kolejny zestaw trzech ćwiczeń i już tym razem ostatni. Ponownie gigant seria. Pierwsze ćwiczenie z angielskiego nazywa się Plank Vipers. Ja jednak to przetłumaczę na polski. Pozycja podporu przodem z takim wyjazdem nogi do boku. Ćwiczenie, które pozwoli przećwiczyć mięśnie kończyn dolnych w tej płaszczyźnie czołowej. Wiele osób robi tylko takie ćwiczenia jak przysiady, wykroki i wszystko spoko, tylko że wówczas trenujemy mięśnie kończyn dolnych tylko w pozycji strzałkowej i może to w pewnym momencie doprowadzić do dysbalansu, mogą pojawić się jakieś przykurcze i generalnie warto też, żeby w treningu znalazły się ćwiczenia w płaszczyźnie czołowej, czyli takie wykonywane w bok. I taki plank vipers, czy też plank z wyjazdem nogi do boku pozwoli zadbać Ci o mobilność w przywodzicielach,
Ćwiczenie angażuje również mięśnie posiadkowe i oczywiście mięśnie odpowiedzialne za stabilizację centralną, a stabilizacja centralna jest bardzo ważna, jeżeli chcesz generować siłę i przyspieszenie w kończynach i chcesz być bezpieczny. Także oczywiście polecam to robić. Ćwiczenie drugie był to Pistol Plank to L-Sit, tak mówiąc z angielskiego, a z polskiego właśnie pozycja planku, powiedzmy tylko, że tyłem, z takim wyjazdem nogami do przodu i następnie cofałem biodra, wchodząc w pozycję L-Sit. Ćwiczenie, które przede wszystkim pozwala zaangażować całościowo tylnią taśmę, mięśnie posiadkowe, prostowniki grzbietu, też dodatkowo wchodzi staw ramienny dzięki temu, że się podpieramy na ramionach i oczywiście mięśnie brzucha, mięśnie stabilizujące, ponownie gorset mięśniowy tutaj ma dużo roboty. Ćwiczenie wykonane w 10 powtórzeniach jak najbardziej wystarczy. Dodatkowo też mięśnie zębate tutaj są fajnie aktywowane, jeżeli pilnujemy tego, żeby barki nie uciekały nam wysoko do uszu. Także jak najbardziej polecam sobie takie ćwiczonko wprowadzić. I na sam koniec mamy ćwiczenie, które oddaje trochę ruch wyjazdu kółkiem na brzuch, czyli tak zwany AB Roller. Tutaj po prostu zamiast kółeczka używamy sobie koca i można robić takie wyjazdy właśnie klęcząc do przodu, skupiając się na tym, żeby kręgosłup zachował neutralne krzywizny, skupiając się na wyczuciu mięśni brzucha, mięśni zębatych. Robimy takie wyjazdy do przodu klęcząc. Mocno rozciągamy przy okazji mięśnie pleców, rozkręcamy łokcie na zewnątrz, dzięki czemu mięśnie czworoboczne się rozciągną i następnie wracamy do pozycji początkowej. Jeżeli ruch jest za łatwy, możesz robić też taki wariant, właśnie jak teraz widzisz na nagraniu, gdzie robię wyjazd jakby całym ciałem, nie klęcząc na podłożu, tylko podpieram się tylko i wyłącznie stopami, a potem wracasz do pozycji początkowej i ponownie wykonujesz wyjazd. Do przodu oczywiście, zwracając uwagę na to napięcie mięśni brzucha, neutralnej krzewizny kręgosłupa itd., itd. Tutaj ponownie wykonanie 10 powtórzeń z pewnością Ci wystarczy. No i ponownie przypomnę, że możesz się obciążyć używając na przykład plecaka z książkami. Generalnie każde z tych ćwiczeń można w taki sposób obciążyć. Jeżeli chodzi o dokładniejsze wykonanie każdego z tych ćwiczeń, tak jak mówię, wszystkie ćwiczenia robiłem w takich gigant seriach, gdzie były po 3 ćwiczenia. Każde ćwiczenie po sobie było w tej gigant serii po niedługiej przerwie, ewentualnie jakiś łyk wody, czy wytarcie twarzy ręcznikiem. Serię wykonywałem, jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, tak trochę intuicyjnie, tak żeby poczuć, że zmęczyłem się powiedzmy na te przysłowiowe 70%, żeby ocenić trudność serii na około 7 na 10, żeby wiedzieć, że ta seria była efektywna, ale większość tych ćwiczeń w okolicy 10 powtórzeń czy max 15 już mi w zupełności wystarczyła, a były ćwiczenia, gdzie wykonałem na przykład mniej powtórzeń, jak ten przysiad pistoletowy ze slajdem, to jest zdecydowanie wymagający ruch i tam, że tak powiem, macie długo pole do progresu. Cóż, mam nadzieję, że się podobało. Kolejna propozycja treningowa w stylu gentlemana, 9 ćwiczeń z elementem slajdu. Przetrenowaliśmy całe ciało od stóp do głów. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście przypominam o łapeczkach w górę, o subskrypcjach, o komentarzach. Piszcie, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Zapraszam na Instagrama, na Facebooka, gdzie jestem dosyć aktywny podczas tej kwarantanny. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.